We wtorek 15 czerwca w obecności marszałka Cezarego Przybylskiego uroczyście otwarto Regionalne Biuro Dolnego Śląska w Dreźnie. To drugie przedstawicielstwo samorządu województwa za granicą po Regionalnym Biurze w Brukseli. W uroczystości uczestniczyli także Michel Kretschmer, premier Wolnego Państwa Saksonia, Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Krzysztof Bramorski, pełnomocnik marszałka do spraw kontaktów międzynarodowych. Podpisane wspólne oświadczenie o współpracy między województwem Dolnośląskim i Wolnym Państwem Saksonia wyraża wolę dalszego pogłębiania współpracy i nawiązuje swą treścią do oświadczenia o współpracy podpisanego 17 września 1999 roku. Siedemnastego czerwca minęło 30 lat od momentu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Tamten przełomowy dzień i postanowienia traktatowe stanowiły solidny fundament pod budowę relacji polsko-niemieckich. Trudno uwierzyć, że to już 30 lat minęło od tamtej pamiętnej chwili tego pojednania w Krzyżowej. Jesteśmy beneficjentami również tu dzisiaj tego traktatu, bo to stało się taką podstawą zawierania kolejnych porozumień z wolnymi państwami Republiki Federalnej Niemiec. Tutaj mamy do czynienia dzisiaj z pewną celebrą jednego z zdarzeń w stosunkach z Saksonią. Saksonia jest najdłuższym, patrząc na jeszcze czasy przed przełomem 89 roku, bo od 62 lat Dolny Śląsk ma takie porozumienie, do którego nawiązują również władze samorządowe obecnie. To jest ważne przedsięwzięcie, bo wprowadza pewną również równowagę, symetrię. Jest biuro łącznikowe na Placu Wolności we Wrocławiu od lat już prawie 9-8. Teraz dołączyliśmy tutaj do tej przestrzeni dialogu z biurem w bardzo dobrym miejscu, uczęszczanym w dzielnicy rządowej z biurem województwa dolnośląskiego. Mam nadzieję, że to jest pożyteczne przedsięwzięcie, rozwijające również to, co chyba zostanie podkreślone w odnawianym po 30 latach w najbliższych dniach traktacie o tej dobrosąsiedzkiej współpracy między Polakami a Niemcami. Współpraca pomiędzy regionami rozwija się na różnych polach, między samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, szkołami, uczelniami i ośrodkami badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Jestem też pod wrażeniem tej dynamiki, ale i wzajemnego zrozumienia z obu stron. To jest też tak, że my jako najdynamiczniej rozwijający się region w Polsce mamy partnera po stronie Saksonii. To wspólne przedsięwzięcia, wspólne lobbowanie na rzecz transportu kolejowego, transportu drogowego, budowy dróg, budowy elektryfikacji kolei po stronie niemieckiej, to wreszcie ogromna oferta turystyczna Dolnego Śląska, ale i również ta oferta, jeżeli chodzi o zabytki, atrakcje turystyczne po stronie niemieckiej, konkretnie Saksonii. Chcemy też w najbliższym czasie połączyć nasze trasy rowerowe z trasami niemieckimi i czeskimi. Wielu Polaków przyjeżdża właśnie czy to do Gerli, czy do granicy polsko-niemieckiej, wsiada na rowery, jeździ trasami niemieckimi i jestem głęboko przekonany o tym, że w momencie, kiedy połączymy te trasy, wielu Niemców będzie korzystało z tras Polski, być może nie tylko okazjonalnie, jednodniowo, ale i również przez kilka dni. To napędzi ewidentnie gospodarkę. Poza tym to zbliży też mieszkańców, bo tak naprawdę to wszystko, co robimy po to, żeby mieszkańcy mieszkający po obu stronach Nysy poczuli się, jakby żyli w jednej Europie, w jednym kraju, żeby nie było tych barier. Mentalnie nie ma żadnych problemów, ani jedna, ani druga strona nie ma żadnych kompleksów, żeby tę współpracę nawiązać, ją kontynuować.
Celem utworzenia nowego biura jest pielęgnacja dobrych relacji mieszkańców Dolnego Śląska i Wolnego Państwa Saksonia, a także dalszy rozwój cennej współpracy. To nie był od początku łatwy czas. Wiadomo, że trzeba było przezwyciężać pewne uprzedzenia, że trzeba było pewne rzeczy robić po raz pierwszy. I tutaj zasługi i Dolnego Śląska, i Saksonii w tym przełamywaniu barier są całkiem spore. Myśmy musieli pokazać, że sąsiedztwo jest możliwe, że są nie tylko wspólne problemy, ale że są wspólne działania, które możemy podejmować w taki sposób, że one zaczynają nas łączyć. Na samym początku ogromnym problemem była linia autobusowa, która miała łączyć Zgorzelec i Görlitz. W tej chwili Polacy pracują, Dolnoślązacy pracują po stronie saksońskiej, po stronie niemieckiej. To bardzo paradoksalnie, pięknie zostało pokazane w czasie pandemii, kiedy okazało się, jaki wielki problem mamy po obu stronach granicy, kiedy nasi mieszkańcy nie mogli tej granicy przekraczać, jakie to ścisłe jest powiązanie. Że myślę, że zżyliśmy się ze sobą, a to, że dzisiaj chcemy tu być obecni, jesteśmy obecni z taką w dużym cudzysłowie ambasadą Dolnego Śląska, to tylko pokazuje, jak bardzo to jest potrzebne. Celem podpisanego dokumentu jest jeszcze większe zbliżenie obywateli obu regionów, a tym samym wspieranie procesu integracji europejskiej na szczeblu regionalnym. Drezno to 62 lata współpracy, to nasze pierwsze miasto partnerskie, to miasto, z którym szczególnie w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch latach nawiązaliśmy bardzo bliskie kontakty. Ja muszę osobiście podziękować Dyrkowi, czyli nadburmistrzowi Drezna, za to, że zawsze był otwarty, zawsze był człowiekiem, który pokazywał te dobre praktyki. Drezno to świat nauki, to świat biznesu, który inspiruje nas również na Dolnym Śląsku, żebyśmy podejmowali te same ambitne działania. To taki trochę wysoki level, z którym staramy się zmierzyć, ale w którym jednocześnie szukamy szans i dostajemy je. Dostajemy je, ponieważ sami jesteśmy hiperaktywni, nie tylko we Wrocławiu, ale również na Dolnym Śląsku i staramy się pokazywać te dobre synergie pomiędzy światem nauki, światem samorządu, światem biznesu, ale też łączeniu poprzez kulturę, poprzez wydarzenia, które nas łączą od wielu, wielu lat, a szczególnie poprzez ostatnie 5 lat po byciu Europejską Stolicą Kultury i tych licznych projektach. Wizyta w Dreźnie była również dobrą okazją do zwiedzania miasta i poznania jego historii. W godzinach wieczornych w ogrodzie Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie na zaproszenie marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego odbyło się przyjęcie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele nauki, kultury i biznesu z obu regionów. Goście mieli okazję spróbować wyjątkowych polskich win, napić się bielawskiego piwa, skosztować przepysznych łomnickich serów oraz wyjątkowych rybnych potraw ze stawów milickich. Następnego dnia w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą. Tego samego dnia delegacja z Dolnego Śląska spotkała się z Małgorzatą Chodakowską, która wraz z mężem zaprezentowała winnice i swoje wyjątkowe rzeźby. Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą w regionie sąsiada lub poszukujący partnerów biznesowych w Regionalnym Biurze w Dreźnie znajdą wskazówki, gdzie i jak najskuteczniej takie kontakty nawiązać. Nie zabraknie również ofert wypoczynku i propozycji na spędzanie wolnego czasu na Dolnym Śląsku. Promowane będą także najciekawsze atrakcje turystyczne i regionalne produkty.